5 najbardziej trendowych połączeń kolorystycznych na wiosnę i lato 2024. Przyznaję, że gdy je zobaczyłam, to moje serce zaczęło bić szybciej. Ciekawa jestem, czy u Ciebie też tak będzie. Zapraszam Cię na najnowszy wideoporadnik. Nie bez powodu nagrywam to wideo w brązowym swetrku. Ponieważ jednym z hipertrendów na wiosnę i lato jest połączenie brązu z pewnym kolorem. I to z takim kolorem, z którym mi bardzo jest po drodze. Więc to połączenie jest idealne dla mnie i od niego zacznę. Ale zanim zacznę, to chciałabym nawiązać do bardzo gorącego tematu, który jest teraz u mnie i nie są to trendy. Jest to promocja szkolenia Zostań Mistrzynią Kolorów. Czyli jeżeli, tak jak mnie, jarają Cię kolory, chciałabyś pomagać innym, żeby dobrze wyglądali, pasjonuje Cię analiza kolorystyczna i chciałabyś zacząć na niej zarabiać, to koniecznie zerknij na stronę szkolenie.kodstylu.pl, bo jeszcze przez kilka dni do 28 marca mamy otwarte zapisy na 3-miesięczny program, który nauczy Cię, jak wykonywać analizy kolorystyczne innym. No ale teraz wracamy już do połączeń kolorystycznych. Pierwszy trend to połączenie brązu, uwaga, werble z żółtym. I to z jakim żółtym? Oczywiście z pięknym, wiosennym, takim, który będzie troszeczkę bardziej stonowanym, nie takim ostrym, jaskrawym, intensywnym. Powiedziałabym odcienie słoneczne, kukurydzy, słonecznika, kurkumy, może curry, może topazu. To będą właśnie te odcienie, które będą robiły przepiękne, przepiękne zestawienia. Dla kogo one będą idealne? Oczywiście dla ciepłych jesieni, ciepłych wiosen i w zależności od tego, w jaki sposób obrócimy te kolory i w jaki sposób dobierzemy dokładne odcienie. Czy może weźmiemy trochę bardziej subtelny, delikatny żółty i zestawimy go z ciemniejszym beżem, no to jasna wiosna też jak najbardziej go przyjmie. Myślę, że niektóre czyste wiosny też dadzą radę. No i oczywiście ciemne jesienie, które to może troszkę bardziej czekoladowy brąz założą przy twarzy, a tę taką słoneczną żółć dadzą na dół, żeby troszeczkę rozweselić, rozświetlić wizerunek. Jestem ciekawa, jak Tobie widzi się to zestawienie, bo moim zdaniem, bardzo subiektywnym zdaniem, nie kolorystki, tylko po prostu Oli, jest przepiękne. No ale przechodzimy do następnego zestawienia i totalnie innego klimatu. Totalnie innego, ponieważ jasnego, lekkiego i chłodnego. Jest to połączenie lawendowego fioletu z jasnymi, lekkimi zieleniami, ale też zdarzają się mocniejsze zielenie. Także zobacz, jak pięknie będzie prezentowała się pistacja, mięta, może taki intensywniejszy grynszpan albo odcień, który będzie w okolicy trawiastego zielonego. Kto najlepiej skorzysta na tych połączeniach? Te kolory, gdzie będziemy, te zestawienia, gdzie będziemy mieć najjaśniejsze kolory, będą idealne dla jasnego lata, bo jasne lato kocha jasne kolory, czyli i lawendowy, i taki na przykład jasny, miętowy, czy seledynowy, zielony. No ale też oczywiście jasna wiosna. Myślę, że spokojnie chłodne lata będą mogły skorzystać z tego zestawu. A jeżeli podkręcimy troszeczkę walor i będzie on ciemniejszy, to zdecydowanie chłodne zimy dadzą radę, nie wspominając już, gdy je wyostrzymy, te kolory, i może nie będzie to już bezpośrednio lawenda, ale jakiś mocniejszy fiolet, no to czyste zimy też dadzą radę. A my tymczasem przechodzimy do następnego zestawienia i jest to jeszcze lżejsze zestawienie, bo jest to odcień takiego baby blue, bardzo jasnego, delikatnego niebieskiego, połączonego z złamaną bierą. Bardzo lekkie, idealne, przepiękne zestawienie dla jasnego lata, dla chłodnego lata, dla zgaszonego lata, w zależności od tego, jaką urodę mają reprezentantki tego typu. Czym jaśniejsza wizualnie osoba, tym może lepiej wyglądać, ale też te ciemnowłose mogą skorzystać, ponieważ często takie jasne zestawienia dodają tym na przykład ciemniejszym, zgaszonym latom takiej lekkości i świeżości. Więc zdecydowanie typy letnie najbardziej skorzystają, ale jasna wiosna też
jak najbardziej będzie mogła się inspirować. Ja będę tutaj polecała oczywiście dodanie na przykład srebrnych butów, no bo srebro, jak wiadomo, metaliczności są wspaniałym trendem na tę wiosnę, ale o tym było w poprzednim wideo poradniku. Jeżeli jeszcze nie widziałaś, to koniecznie nadrób to wideo. Kolejne zestawienie, również piękne. No cóż, ja uwielbiam brązy, uważam, że one są naprawdę przepięknymi kolorami, które potrafią być, brąz potrafi być pięknym tłem. I już był dzisiaj świetnym tłem, świetnym takim kompanem dla żółci, która jest dość ciemna i taka naprawdę słoneczna, taka naprawdę topazowa. Nie jest taką lekką, cytrynową, jaskrawą, fluorescencyjną żółcią, tylko właśnie jest taką troszeczkę cięższą, jakby tak troszeczkę w stronę pomarańczowego żółcią. A teraz będzie nie tyle kompanem, ale takim świetnym tłem dla koloru, bo zobacz, jak pięknie wygląda zestawienie koniakowego brązu i różu. Różu w różnych odsłonach, bo może to być róż bardzo delikatny, dziewczęcy, subtelny, taki cukierkowy, ale może też być intensywnie amarant, fuksja, może nawet Barbie Pink. I oczywiście mogą to być też zestawienia, takie zupełnie delikatne, zgaszone, stonowane, gdzie i róż będzie delikatny, będzie w odcieniu takiego zgaszonego, ciepłego różu, a do tego będzie taki bardziej koniakowy beż. No i kto może skorzystać z tych zestawów? Oczywiście w dopasowaniu, na pewno każda osoba, której pasuje koniakowy brązowy, czy taki właśnie bardziej cynamonowy, czy jakieś takie ciemniejsze, ciepłe beże, i do tego dobiera sobie swój różowy. Jeżeli będzie to osoba, która na przykład jest zgaszoną jesienią, no to dobierze do tego zgaszony róż. Jeżeli będzie to osoba, która bardzo dobrze wygląda w mocnych różowych, na przykład czysta wiosna, no to wybierze ten mocny, intensywny róż przy twarzy, a brąz, żeby był dla niego tłem, wybierze na dół sylwetki. Na pewno te typy urody, które są ciepłe, ponieważ w przypadku takiej ilości brązu chłodne typy urody no, nie będą się najlepiej czuły. Ostatnie zestawienie na dzisiaj, czyli nasze piąte zestawienie, to również mój faworyt, ponieważ jest to takie zestawienie, które moim zdaniem samo w sobie ma bardzo dużo klasy. Jest eleganckie samo w sobie, nawet jeżeli będzie pokazane w na przykład dresie. O jakim zestawieniu mowa? Mowa o zestawieniu szarości i bordo. I dlaczego uważam, że jest to zestawienie takie eleganckie? Bordo jako kolor w ogóle jest odbierane bardzo elegancko, ponieważ jest to stonowana, ciężka, ciemna czerwień. Dodatkowo, no, że tak powiem, z czasów z takich aspektów historycznych można powiedzieć, że jest to kolor, który kojarzy nam się z bogactwem, z królami, wyższymi uczelniami i kościołem. I to są takie słowa, które kojarzą nam się z czymś bogatym i eleganckim. Dlatego właśnie bordo odbierane jest samo w sobie jako elegancki kolor. Natomiast, żeby nie było takie pompatyczne i poważne, to jest właśnie tak trochę przygwożdżone do ziemi, taką po prostu z jednej strony banalną szarością, a z drugiej strony szarością, która jest uznawana za jeden z bardziej takich poważnych, eleganckich, milczących kolorów. Także z jednej strony królewskie bordo spotyka taką poważną, ale milczącą szarość. Robi to naprawdę, moim zdaniem, spektakularne wrażenie. Kto może skorzystać z takiego bordo i w jakich ilościach? Oczywiście wszystko zależy od typu urody. Wiadomo, nie jest to żadna nowość na moim kanale, że ja o typach urody mówię, więc jeżeli dobrze wyglądasz w odcieniu bordo, czyli prawdopodobnie jesteś którąś z jesieni albo może ciemną zimą, no to jak najbardziej tą szarość możesz tam doładować. Jeżeli znowu jesteś jakimś typem letnim, a najbardziej zgaszonym latem, no to tej szarości będzie dużo, a bordo tylko będzie jakimiś małymi elementami, może nawet butami. Jestem ciekawa, czy któreś z tych pięciu połączeń kolorystycznych przypadło Ci do gustu? Czy może wykorzystasz je w swojej szafie? No i przede wszystkim, czy masz rzeczy, dzięki którym możesz te zestawienia stworzyć? Bo ja się tak bardzo, bardzo, bardzo jaram tutaj zestawieniem tego sweterka, ale nie mam żółtego dołu, więc myślę, że moim takim zakupem wiosennym będą po prostu żółte spodnie. Dokładnie, bo odwrotne zestawienie już mam, taki słoneczny sweterek i troszkę takie ciemno-beżowo-cynamonowe spodnie, ale chciałabym koniecznie żółte
spodnie. Także to jest mój cel zakupowy na wiosnę. Zobaczymy, jak mi pójdzie, czy będę miała determinację, żeby dokończyć to moją fascynację kolorystyczną. Jeżeli jesteś ciekawa, to koniecznie wpadaj na mojego Instagrama, bo tam możesz sobie podejrzeć moje takie codzienne, zawodowe życie. Instagram to kod stylu. Po prostu instagram.com/kodstylu. I oczywiście pamiętaj proszę, że mamy teraz zapisy do 3-miesięcznego programu Zostań Mistrzynią Kolorów, który nauczy Cię, jak wykonywać innym analizy kolorystyczne, na których będziesz mogła zarabiać. Może na początku trochę, dorabiając sobie, zamieniając pasję w dodatkowe źródło dochodów, a może kiedyś będzie to, tak jak w moim przypadku, Twój główny zawód. Także koniecznie zerknij na szkolenie.kodstylu.pl i zobacz, czy jest to coś dla Ciebie. No a mam nadzieję, że będzie nam dana ta przyjemność, żeby spotykać się na cotygodniowych zajęciach, które odbywają się online. Także wszystkie szczegóły na stronie szkolenie.kodstylu.pl. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.